Po to tu przyjechaliśmy. To jest Marysi najlepsza przyjaciółka. Się przeprowadziła z Warszawy do Szklarskiej. I one sobie tutaj tak chodzą po prostu, tak? Po waszej działce. Sam tam chodzą, wiesz? Maryśka u przyjaciółki, ja w hotelu. Mam o wiele lepiej, bo mam basen, śniadania, saunę. Nie wiem, z czego się tak cieszę. Właśnie się dowiedziałem, że jest pełne obłożenie, bo dzisiaj się kończy jeden turnus i jednocześnie zaczynają ferie poznańskie, więc na basenie jest super tłok. Taki wczesny PRL, z wyglądu i z zapachu. Nie tak to miało wyglądać. Dzień drugi, Maryśka nadal u przyjaciółki. Ja jadę pojeździć sobie, ale nie na Szrenicy, bo tam po pierwsze połowa tras nie działa, po drugie jest miliard ludzi. Tylko jadę do Czech, do czegoś, co się nazywa... tak właśnie. It seems a little strange, but I just can't explain why I'm tearing out a page and then I'm sending it out over the ocean. And I've been feeling down lately ever since I met you, baby. You say Ale dzisiaj jest wszędzie dużo ludzi. Dobra, do zobaczenia na stoku. I jeszcze nim ze stoku, to zobaczcie, jaki to jest wielki problem z parkowaniem. Tam się jeździ. Jedyne wolne miejsce. Przejadą. Dobra, teraz już na serio, do zobaczenia na stoku. O Jezu, orczyk.
pierdziele, nie jeżdżę. Warunki są tak strasznie beznadziejne, w ogóle szkoda gadać. To jest w ogóle śmieszna sprawa, ale teraz jak sobie szukałem tutaj kwaterek w Szklarskiej na ten weekend. Ja wiem, że to jest trudny weekend, bo to są ferie zimowe i to jest ten moment, kiedy tak naprawdę oni mogą zarobić prawie na cały rok. No to kurczę, ceny, które mi strzelili, to ja sobie w Jeleniej Górze 20 km dalej załatwiłem hotel za połowę. Chcieli 200 zł od osoby. A jak byłem w Austrii, to płaciliśmy 7 po przeliczeniu niecałe 80 od osoby. Jestem absolutnie pod wrażeniem komfortu jazdy tej X3. To jest po prostu, to jest coś niewiarygodnego. Jadę teraz po jakiejś fatalnej drodze polnej, wyoranej kolejnami przez traktory. I tak wygląda jazda. Kurde. To mój samochód tak jeździ po autostradzie. To jest naprawdę niewiarygodne, ja nie udaję emfazy i po prostu jestem w szoku. Cia, ten kluczyk. Ja pierdziu, jaka to jest porażka. On po prostu nic nie wnosi, poza tym, że jest wielki, ciężki. Jak ci upadnie, to jesteś kilka tysięcy do tyłu. Co, możesz się dowiedzieć, że masz samochód zamknięty. Albo, kurczę, że są światła wyłączone. Albo ile ci zostało na paliwie. A tego to sobie nawet nie możesz ustawić z kluczyka. Najpierw musisz to w samochodzie ustawić. Bez sensu. A potem go musisz ładować. I zajmuje ci całe miejsce, gdzie mógłbyś sobie telefon położyć. Bez sensu po prostu. Nie no, super, że sobie możesz pokręcić palcem i pogłosić albo przyciszyć. Tylko po cholerę, jak to samo o wiele łatwiej możesz zrobić pokrętłem. Że już nie wspomnę o plusie i minusie na kierownicy. Nie no, naprawdę, powinni dać jeszcze czwarty sposób pogłaszania. Nie wiem, na przykład przez klaskanie. Bez sensu. iDrive jest po prostu świetne, można go ustawić pod siebie, działa rewelacyjnie, nawigacja, no wszystko jest tutaj fajne. Z prawej strony jest taka jedna dziwna rzecz, bo sobie możesz tam ustawić fotkę z Flickra. Ja sobie to ustawiłem, potem jadę, patrz, jakiś Bartłomiej Mostek i jego zdjęcie Forda. Kontroler? Super. Można po nim pisać, w ogóle taki dobrze zrobiony jest, natomiast zmienili w tej najnowszej wersji guziki i one są już takie mniej wypukłe, bardzo ciężko je wyczuć bez patrzenia, tak samo jak te od zawieszenia. Jeden wielki guzik, jak nie spojrzysz, to nie wiesz, co naciśniesz. Tak samo ten, jeden wielki plastikowy guzik, kiedyś to były trzy osobne. Te duperele, o których mówiłem, do tego się idzie przyzwyczaić. Do jednej rzeczy nie mogę w tym samochodzie przywyknąć. Do tego, jak on jest strasznie wrażliwy na boczne podmuchy wiatru. To jest dziwne, bo przecież ludzie kupują takie SUVy, żeby mieć komfort totalny. Żeby wygodnie wsiadać, żeby wygodnie siedzieć, żeby wygodnie jechać, żeby wszystko widzieć, żeby potem łatwo wysiadać, żeby połykać kilometry w takim kanapowo-fotelowym komforcie. Kurczę, tymczasem jak się tym samochodem jeździ po naszych autostradach, to masz co chwilę... Ekran, brak ekranu, ekran, wyprzedzasz tira, wypadasz za tira, tchuch, samochodem bujnie, wypadasz za ekranów bujnie, jakiś inny duży SUV cię wyprzedza, to znowu cię bujnie. Okej, zwykłego sedana czy tam małego hatchbacka też buja, ale one nie są aż tak wrażliwe jak ten wielki samochód z gigantyczną powierzchnią boczną i to naprawdę zabiera sporo przyjemności jazdy i ja nie odbieram tego jako wada tego konkretnego egzemplarza lub modelu, tylko ogólnie jako wada całego segmentu dużych SUV-ów. Kurde, naprawdę, naprawdę, po prostu pal licho ekologię, ale u nich na podwórku jest aż żółto. Kurde, fuj, smród. Gumy jakiegoś plastiku wlazł do samochodu. Naprawdę, oni musieli inaczej ewoluować. W którymś momencie się wszystko rozgałęziło i jedna odnoga to jesteśmy my, a druga odnoga to są takie... Wiecie, dlaczego wziąłem sobie takie BMW X3 do testu? Bo jeżdżąc ostatnio tymi wszystkimi używkami, zacząłem się zastanawiać, jak będą wyglądały samochody przyszłości. I doszedłem do wniosku, że właśnie tak. I skupcie się teraz. Wszystkie filmy futurystyczno-science fiction się mylą. Dwójka Blade Runner. Mały, niski Peugeot. Raport mniejszości? Co tam było? Lexus. Niski, opływowy. Takie super coupe. Ja robot? Audi. Jakie? Tak samo. Niski, opływowe i super coupe. Tymczasem samochody w przyszłości nie będą tak wyglądały. One tak wyglądają na filmach, bo producenci, którzy te filmy sponsorują, chcą pokazać swoje największe show-offy, jakie mają. Tymczasem
decyzja o tym, jak samochody będą wyglądały w przyszłości, podejmuje się dziś, na naszych oczach. I będą wyglądały tak, naprawdę tak. Bo wiecie, kto decyduje o popularności danych samochodów? Klient swoim portfelem. A jaki klient najbardziej o tym decyduje? Klient zamożny. Ponieważ ludzie zamożni kupują pewien rodzaj samochodów i później to spływa na ludzi mniej zamożnych, którzy chcą być jak ci bardziej zamożni, więc chcą jeździć takimi samymi samochodami. Stąd popularność Kia Sportage, stąd popularność Nissana Qashqai'a. A wszystko się zaczęło od czego? Chyba od BMW X5, tak mi się wydaje. Potem od BMW X6. Potem weszło Audi Q7. Oczywiście wszelkie Range Rovery. Dziś ludzie mający kasę nie chcą jeździć niskimi samochodami, do których się słabo wsiada. Co z tego, że siedzisz sobie w zajebistym Audi A8, kiedy siedzisz kurna nisko? Jak sobie wsiądziesz w Q7, jesteś panem drogi. Ja się trochę z tego śmieję, a trochę ich rozumiem, bo jazda takim dużym samochodem jest o wiele bardziej relaksująca niż jakimś, kurde, nawet super luksusowym sedanem. To nie chodzi o to, że on jest bardziej komfortowy, tylko on jakby doznania z jazdy są zupełnie inne. Sposób patrzenia na drogę, na innych. Ja wiem, że to jest trochę cebula. Siedzę wysoko, więc się wywyższam, mam się za króla drogi. Ale jeśli komuś sprawia to radość, jeśli ktoś się czuje wtedy dobrze, no to dlaczego mu zabraniać? W ogóle badajcie, jak tutaj działają kamerki. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Klikasz w samochód i tu masz tak, kamerkę tylną, kamerkę boczną pokazującą koła. Jak skręcasz kierownicą, to tutaj się wszystko jakby wyjaśnia, nie? Gdzie pojedziesz i tak dalej. Kamerkę jeszcze z drugiej strony. Tu masz kamerkę taką pokazującą do przodu i ta jest śmieszna. Maryśka miała tak maksymalny mindfuck. Szukała jakiegoś drona, który jest przed nami. Ach, te 13-latki to są takie głuptaki. A, co ciekawe, jak sobie weźmiesz kamerkę, którą to chyba tą, to tutaj możesz sobie ręką łapać i prawda, i samochód obracać. Oczywiście działa to z dupy, no nie? Musisz, nie wiem jak zrobić, tak? O. Tak, i wtedy, no i coś tam się dzieje, no nie? No jest. Natomiast nie możesz tego robić tędy, no przecież to powinno być tak, że jak nie chcesz tutaj gestem, to sobie tu ruszasz, no i, no dajesz. No super. Ale nie, w drugą weźmy. Dobra, puść, złap. Przesuń. To bez sensu, ale gadżet zajebisty. Natomiast jedna uwaga. Ja mam czarny samochód, dlaczego to jest pokazany srebrny? A może ja podglądam nie swój samochód? Może to, może kogoś podglądam, może to tak jest? Nie wiem, na przykład, kurde, ktoś się teraz pojechał gdzieś na łąkę samochodem, myśli, że sam robi sobie różne dziwne rzeczy, a ja go tu podglądam. Weź teraz wysiądź. Jak już tutaj jesteśmy, to zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Tędy przelatuje powietrze, wlatuje, o tutaj wylatuje, natomiast to jest full fake. Naprawdę, to troszeczkę nie przystoi. A pod spodem? No. Fajnie obudowany. Kurczę, korci mnie, żeby tu wjechać, ale się strasznie boję, że jak mi przednie koła przejdą przez ten nasyp, to progiem przywalę, a te progi jakieś takie plastikowe.
Tak sobie pomyślałem, że jakbym miał go ocenić w tych czterech kategoriach, w których przyznaję klocki waszym samochodom używanym, to tak na szybko mniej więcej byłoby tak. Za jazdę dostałby 8 punktów, bo irytują mnie te podmuchy wiatru, ale poza tym, no wszystko w tym samochodzie jeździ świetnie, no komfort jest niewyobrażalny, po prostu dla mnie jest to niewyobrażalne, bo po prostu nie jeździłem niczym, co by było bardziej komfortowe i bardziej takie połykające nierówności. Biorę jakiś zupełnie nie rzucający się w oczy samochód, nie wiem, jakiegoś Opla Astra, Suzuki Baleno i pojechać do Warki, albo tak jak teraz jestem w okolicach Jeleniej Góry i po prostu powjeżdżać kamerką ludziom na podwórka, pokazać jak żyje Polska B, jakie ma fury, tylko takie wjeżdżanie kamerą ludziom na prywatne podwórka, nie wiem jak to wygląda od strony prawnej, a co najważniejsze od strony etycznej, muszę to przemyśleć, ale zrobić taki film szczególnie dla ludzi żyjących w dużych miastach, żeby zobaczyli jak wygląda większość Polski, jak żyje, wtedy jak zdajesz sobie sprawę z takich rzeczy, to przestajesz się dziwić, czemu demokracja, czemu większość wybrała to, a nie tamto. To jest coś, co mnie, osobę urodzoną w Warszawie, warszawiaka z dziada pradziada, naprawdę fascynuje, ale nie w sposób taki, że chciałbym z tego toczyć bekę, tylko chciałbym to zrozumieć i w ogóle poznać. Za koherencję by dostał no full prawdopodobnie, bo wszystko jest w nim spójne. I komfort, i to jak się siedzi, i to jak jest zmontowany. Ja tutaj w ogóle nie widzę żadnych braków w tym samochodzie. Wszystko jest tak prawie wymaksowane. Za pozycję dałbym 7 punktów, ale tylko dlatego, że ja mam, nie wiem czy to widać, zajebiście szeroką dupę i biodra. I fotel ma świetną regulację, wszystko, w ogóle jest ogrzewany, w ogóle, no mistrz, no nie? Natomiast możesz sobie regulować w nim szerokość tutaj, natomiast nie możesz sobie regulować tego. I ja jestem na tyle szeroki, że moja noga siedzi gdzieś tutaj i w zasadzie po godzinie mam już ją tak lekko zdrętwiałą, muszę jakoś inaczej krzywo usiąść. Chciałbym, żeby ta regulacja szerokości dotyczyła zarówno tego, jak i tego. Żeby sobie można było z siedziska zrobić takiego klapciocha. Czyli ja się nachodzę przez to rozstawianie kamerek po bokach. Przydałby się jakiś asystent. Co tam jeszcze? A, rasowość jeszcze jest. Kurczę, teraz widzę, że skrzywdziłem Golfa 4, bo powinien dostać za rasowość jeden klocek, bo zero jest dla aut tego typu. Naprawdę, ten samochód jest totalnie nierasowy. Wiecie dlaczego? Ponieważ niektóre samochody tracą wszystko, jak pojawia się następca. Tak niestety niektóre samochody działają, że są świetne, dopóki są sprzedawane i dopóki są nowe i dopóki stoją w salonach. Wyobraźcie sobie, że sobie kupiliście poprzednią X3 w zeszłym roku. Zajebiście naszpikowaną wszystkim, po prostu wersja najwyższa z najwyższych, z M-pakietem, najmocniejszy silnik, największe koła, wszystko. I jarasz się i pokazujesz znajomym i znajomi się jarają. Ale nie zdążyłeś pokazać wszystkim znajomym, no nie? I teraz byś im chciał to pokazać. Znajomym, którzy się znają. No i jedziesz do nich ze swoją poprzednią X3, absolutnie maksymalny model. A oni ci wtedy mówią, nie, nie, no fajna, fajna, ale widziałeś nowe X3? No ono jest dopiero świetne. No i co? No i kurde... No i smuteczek. Poprzednie? Słabe, beznadziejne. Pojawiło się to. Jest świetne, jest rewelacyjne. Za 5-6 lat pojawi się następne i czym to będzie? Jakimś takim lepiej nie kupować, wiesz, stare X3, tam jest tyle elektroniki, to się tak psuje. W ogóle stare, jak już brać, to tylko nowe. Rewelacyjnie, no po prostu. Jak nowy, doskonały, cichy, super resorujący samochód. Skrzynia, 8 przełożeń, no w ogóle niezauważalnie.
prostu układ kierowniczy w sam raz, pozycja za kierownicą. Okej, tak z punktu widzenia siedzenia to taki jest typowy SUV. Ej, patrzcie jaka fajna sytuacja, mogę sobie zrobić test X-Drive'u. Te dwa koła stoją na super przyczepnym, mokrym asfalcie posypanym piaskiem, a te dwa na mokrym lodzie. Pierwszy raz wszystko zapięte. Teraz DSC jest na traction. A teraz wyłączę wszystko, w ogóle wszystko totalnie. Kurczę, naprawdę nie mam się do czego przyczepić.